Witam bardzo serdecznie, Kuba Maj, ckinterview.pl. Dzisiaj rozmawiam z aktorką Martą Ścisłowicz. Cześć Marta. Cześć, dzień dobry. Marta, ja zawsze pytam aktorów na samym początku, jak się zaczynała ich przygoda aktorska. Jak to było z tobą, Marta? Moja przygoda aktorska zaczęła się tak naprawdę w przedszkolu, aczkolwiek to było jeszcze na takim nieuświadomionym poziomie. To znaczy, mając lat 6, zostałam obsadzona przez panią przedszkolankę w roli Kopciuszka. No i nie muszę chyba mówić ci, jak wielką radość mi to sprawiało. Bycie w ogóle jakby na scenie, granie, przebieranie tych wszystkich sukienek, śpiewanie i tak dalej, okazało się, że to jest totalnie, jakby czuję się w tym jak ryba w wodzie. No i to był taki pierwszy moment. Oczywiście on był nieuświadomiony, bo potem nie było tak, że teraz pomyślałam sobie, że chcę być aktorką. Bardzo długo chciałam być nauczycielką albo przedszkolanką. Potem w podstawówce były oczywiście konkursy recytatorskie. No i tak to wszystko zaczęło jakoś tam powolutku się składać, ale też długo się nie przyznawałam sama przed sobą, że jakby to jest ta pasja, może stać się moim zawodem i moim sposobem na życie. I dopiero jakby przyszło to wszystko, że tak powiem, się złożyło w całość w klasie maturalnej tak naprawdę. I potem już się wszystko jakoś tam potoczyło, znaczy jakoś sprawiłam tak, że wszystko jakby jest jak jest i jestem w takim momencie, w jakim właśnie teraz jestem. A rozumiem, czyli grając Kopciuszka, już wtedy miałaś taką pasję do tego, żeby spróbować zostać aktorką? No tak jak mówię, to było na poziomie nieuświadomionym, to znaczy jakby totalnie mnie to wszystko kręciło i czułam się tam fantastycznie. Natomiast myślę, że wiesz, no jakby raczej traktowałam to jako zabawę wtedy i wszystkie późniejsze konkursy recytatorskie w podstawówce też jakby były raczej zabawą i jakimś takim rodzajem oderwania się od takiej szarej codzienności. Tak jak mówię, długo nie myślałam o tym w kategoriach tego, że może być to sposób na życie czy rodzaj na po prostu zarabianie pieniędzy. W wywiadzie dla cinema.pl określiłaś, że lubisz występować w rolach kostiumowych. Powiedz, skąd się wzięła? Dlaczego akurat filmy kostiumowe najbardziej tobie odpowiadają jako aktorce? Wiesz co, no chyba wynika to z tego, że wydaje mi się, że trochę mam takie predyspozycje, że tak powiem, retro. To znaczy, że trochę jakby typ mojej urody jest taki trochę też nie dzisiejszy. Fascynują mnie w ogóle jakieś takie podróże, że tak powiem, w czasie, w przeszłość. I w ogóle jakby też sama możliwość oderwania się od takiej dzisiejszej, nowoczesności, czyli jakby spróbowanie też czegoś innego, w tym, że możesz pochodzić po prostu w jakiejś klasycznej spódnicy, to też jakby determinuje inny rodzaj ruchu, jakby kostium. Także to jakby taki, z takiej czystej chęci oderwania się od tego, co jest dziś. No i z tego, tak jak ci mówię, że wydaje mi się, że jestem retro i w ogóle jakby też często w ogóle mówię, że jestem taka dosyć oldschoolowa i analogowa, się śmieję. Mimo, że jestem jakby teoretycznie, prawda, młoda i w tym pokoleniu 30, to nie jestem jakoś super sprawna, jeśli chodzi i biegła, jeśli chodzi o jakieś nowinki techniczne, obsługiwanie, wiesz, nowych iPhone'ów i tak dalej. Także też gdzieś mam wrażenie, że to jest zgodne gdzieś z jakąś taką moją, po prostu gdzieś taką głębią i duszą, powiedziałabym. Jednak przez 5 pierwszych lat, gdy występowałaś w Teatrze Polskim imienia Hieronima Konieczki w Bydgoszczy, przede wszystkim występowałaś w spektaklach raczej o takiej współczesnej tematyce. Debiutowałaś w spektaklu Motor Town w reżyserii Grażyny Kani. Właśnie to jest bardzo współczesny spektakl. I opowiedz o swojej debiutanckiej roli właśnie w Motor Townie. Bardzo mnie to interesuje. Wiesz co, to był mój debiut w Teatrze Polskim w Bydgoszczy, natomiast mój taki debiut na deskach profesjonalnych, że tak powiem, był w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Chwilę wcześniej to był spektakl Don Juan wraca z wojny w reżyserii izraelskiego reżysera Gadi Rola. Natomiast jeśli chodzi o Bydgoszcz, no bo właściwie rzeczywiście w Bydgoszczy zaczęła się taka moja przygoda jakby z aktorstwem i z tym zawodem. Zaraz po szkole tam trafiłam do teatru, do zespołu. I Motor Town był moją pierwszą premierą rzeczywiście. Grałam tam taka postać, która się nazywa Jade i to była taka, można powiedzieć, trochę lolitka, trochę jakaś taka nawet może w podtekście rosyjsko-ukraińska prostytutka. Generalnie była to bardzo młoda dziewczyna o lekkich obyczajach, która była utrzymanką takiego dużo starszego mężczyzny. Natomiast jakby cała oś fabularna właściwie osadzała się, że tak powiem, na mojej postaci, ponieważ główny bohater obrał mnie sobie, że tak powiem, za cel i w którejś kolejnej scenie terroryzował.
terroryzował mnie i zabijał. Także była to dosyć hardkorowa rzecz, też jak na to, że byłam wtedy rzeczywiście zaraz po szkole, byłam młodą dziewczyną. Była ta scena bardzo taka emocjonalna i faktycznie trudna. Pełna była tam, pamiętam, takich skrajnych emocji i faktycznie pamiętam, że lądowałam, kończyłam tę scenę i ten spektakl po prostu zamknięta w takim plastikowym worku na trupa, gdzie byłam cała wcześniej mokra, oblewana benzyną, teatralną benzyną, czyli jakoś tam cieczą, więc byłam po prostu mokra, czułam się, jakbym była po godzinie po prostu sportu, taka byłam zziajana i emocjonalnie zmęczona po tym. I, no i tak jak mówię, plastikowy worek na trupa, także myślę, że to był jakby bardzo ważny debiut. W ogóle to był ważny dla mnie spektakl, nie tylko dlatego, że to był pierwszy mój raz w Teatrze Polskim w Bydgoszczy, ale też ze względu na to, że spotkanie z Grażyną Kanią jakoś dużo mi dało i też emocjonalnie ta praca była dla mnie bardzo ciekawa. I myślę, że tego nigdy nie zapomnę i też z tym spektaklem związana jest taka historia, że na bankiecie popremierowym złamałam sobie tańcząc nogę, także się śmialiśmy wszyscy, że od razu koleżanka, udany debiut w teatrze i od razu potem grałam kolejny spektakl właśnie już z nogą w gipsie. Wow, no to niezłe wrażenie w takim spektaklu Motortownie, że tyle musiałaś przeżyć. No to już na samym początku zostałaś nieźle doświadczona aktorsko. Jednak w Bydgoszczy miałaś również przyjemność występować w spektaklu pod tytułem Cherry Blossom w reżyserii Campbella Lorna, gdzie przygotowywałaś się do swojej roli, będąc przez 2 tygodnie w Szkocji. I to jest ciekawe doświadczenie, że granie w teatrze nie tylko wiąże się z takimi klasycznymi spektaklami, też nie wiąże się tylko z tym, że przebywasz w Polsce, ale też poznajesz nowe regiony, poznajesz nową kulturę, tak na dobrą sprawę. Tak, wiesz, to była koprodukcja z teatrem Travers z Edynburga i rzeczywiście myśmy tam spędzili, no nie wiem, czy tylko 2 tygodnie, jakoś pamiętam to, jakby to był miesiąc, ale być może jest to kwestia właśnie tego, że jednak było się daleko od domu i pracowało się w innych warunkach. Spędziliśmy w tym Edynburgu, tak jak mówię, sporo czasu, przynajmniej tak to moja pamięć dzisiaj odnajduje. Było to bardzo ciekawe zderzenie, dlatego że spotkaliśmy się tam z 2 szkockimi aktorami. Jeden z nich miał polskie korzenie, drugi kompletnie nie. I jakby próbowaliśmy też trochę opowiedzieć oczywiście o emigrantach, o Polakach w Szkocji i o tym, jakie mamy o sobie nawzajem zdanie, jakie stereotypy nas ograniczają i o tym, jak w ogóle ta polsko-szkocka przyjaźń tudzież nienawiść może się przedstawiać i jak może przebiegać. Myślę, że jakby teraz o tym w ogóle dopiero pomyślałam, że faktycznie było to w zasadzie chyba 9 lat temu, także kupę czasu minęło, że teraz też te wszystkie relacje bardzo się pozmieniały i ten temat jakoś też bardzo pracuje, w ogóle temat emigrantów jakoś jest też bardzo mocno teraz poruszany. Polacy w Anglii, Polacy w Szkocji, że jakoś to wszystko pracuje, myśmy już wtedy się tym zajęli, te 9 lat temu i to jakby było bardzo takie trudne doświadczenie tak naprawdę, bo się okazało, że gdzieś te nasze teatry są zupełnie inne i trudno nam się było trochę skomunikować, jeśli chodzi o jakby język teatralny i o środki wyrazu, ale to była fantastyczna przygoda, jeśli chodzi o spotkanie ze szkockimi właśnie aktorami i w ogóle o to, że tam poznanie tego systemu, oczywiście też siedzenie w Edynburgu samym było bardzo fajne i ciekawe, jakoś kształcące. No to był spektakl, który zagraliśmy kilkanaście razy, bo rzeczywiście najpierw graliśmy w Edynburgu, tam jakiś set chyba 10 spektakli, potem przyjechaliśmy z tym do Teatru Polskiego w Warszawie, gdzie sfinalizowaliśmy chyba kolejnymi 10 spektaklami i tak oto ta koprodukcja się zakończyła i taki był taka jednorazowa właściwie, ale bardzo ciekawa i budująca przygoda. Po przygodzie bydgoskiej występujesz przede wszystkim teraz w Teatrze Starym w Krakowie oraz gościnnie w Kielcach w Teatrze imienia Stefana Żeromskiego. Spektakl pod tytułem Caryca Katarzyna w reżyserii Wiktoria Rubina to dla miłośników teatru w moim mniemaniu pozycja obowiązkowa. Grasz tutaj tytułową rolę Katarzynę II, kobietę generalnie o takim niejednoznacznym charakterze. Ciężko określić, jaką osobą była Katarzyna II. To dla ciebie jako aktorki to sprawa idealna. Powiedz mi, Marta, jak na początku przygotowywałaś się do tej roli? Czy jakiś aspekt historyczny ma tutaj znaczenie? Czy po prostu starałaś się poznać przede wszystkim Katarzynę II jako kobietę?
No to było bardzo dawno, teraz też się spotykamy jakby tuż przed spektaklem i dużo myślałam też o tym, że to było właściwie prawie 4 lata temu, znaczy 3,5 roku, gramy dzisiaj 65. spektakl, także gdzieś muszę to sobie odgrzebać, co tam się działo. Wiesz co, no w ogóle przy tym spektaklu i w ogóle przy tych spektaklach opartych na tekstach Jolki Janiczak, ja zawsze jakoś tak staram się pracować, że robię dosyć duży research historyczny, ale taki również jakby skojarzeniowy, to znaczy jakby staram się poszerzać sobie różne pola i myśleć o, na podstawie tego researchu spróbować wyciągnąć jakiś taki temat, który jakby dzisiaj może zapracować, jakby może być jakimś połączeniem z tematem, który był podjęty w tej postaci, czy w tamtym czasie historycznym. I faktycznie przygoda z Cerysą zaczęła się tak, że najpierw gadaliśmy dużo na ten temat, ponieważ jeszcze nie było tekstu, potem Jolka przyniosła jakieś pierwsze 10 stron. I zaczęłam robić w ogóle research, czytać dużo książek o Caryce, ale tak naprawdę jakby głównie chodziło o to, żeby mieć jakieś zahaczenie w tematach, natomiast całą tę wiedzę później tak naprawdę odrzucić i jakby z czystą kartą, z czystą głową przyjść na scenę, żeby spotkać się z tym tekstem Jolki i z partnerami, którzy tutaj są absolutnie w Kielcach fantastyczni. I tak to było, no wiesz, no to, że jakby temat tam kobiecy jest w tym spektaklu, jest temat ciała, temat jakiejś tam, powiedzmy, drogi do kariery, walki o władzę i jakby co potem ta władza z nami robi i właściwie po co nam jest to potrzebne, no to rzeczywiście jakoś wszystko wyklarowało później, ale tak jak mówię, nie zakładam sobie nigdy, że czegoś, trzeba być po prostu elastycznym, mieć elastyczną głowę, ale myślę, że zrobienie takiego porządnego researchu historycznego jest bardzo potrzebne, chociażby po to, żeby to potem odrzucić wszystko. Na początku wywiadu powiedziałaś mi, że musiałaś być nauczycielką. Jednak dość często zdarzało się w serialach, filmach, że występowałaś jako pani sanitariusz czy pani doktor. Myślę tutaj o serialu Lekarze, filmie Miasto 44, filmie Bogowie. No, chyba tak, jak tak opracowywałem twoją filmografię na podstawie tych ról, zastanawiałem się, czy ty czasami nie chciałaś być kiedyś lekarzem i stąd ta pasja grania właśnie postaci pani doktor? Wiesz co, nie, lekarzem nie chciałam być nigdy. Myślę, że to po prostu jest tak, że no takie propozycje się po prostu pojawiają i jeśli one są gdzieś ciekawe, no to ja je przyjmuję bez takiego, wiesz, zastanawiania się, o Boże, po raz trzeci gram lekarkę, bo tak naprawdę to gdzieś jest jakieś tło zawsze do postaci. Natomiast być może jest coś takiego w moim jakby emploi, czy w ogóle w mojej osobowości, że faktycznie gdzieś takie te role, powiedzmy, jakichś takich może bardziej ułożonych, jakichś usystematyzowanych, powiedzmy, zawodów są mi proponowane, bo też jestem Ślązaczką, więc myślę, że jakby przy całym szaleństwie, jakby, które jest wpisane we mnie i przy całym jakby chaosie też, który mam, ten taki śląski rdzeń też pewnie czuć bardzo i widać, że jestem jednak bardzo konkretna i taka, że tak powiem, gdzieś w pewnym aspekcie życia ogarnięta, jak myślę, że to może po prostu jakoś pracować, że też jest mi łatwiej być może te postaci gdzieś skleić ze sobą dzięki tym cechom. I mówisz, że Ślązacy są osobami takimi charakternymi, ale też można powiedzieć twórczymi, umiejącymi wykreować taką ciekawą, nie, taką ciekawą rolę, można powiedzieć, w głowie. Często się właśnie zdarza, że ludzie kultury no, o najwyższych odznaczeniach aktorskich właśnie pochodzą ze Śląska. Tak, wiesz, to mi się wydaje, że Śląsk jest w ogóle bardzo kreatywnym regionem. Zastanawiałam się nad tym, z czego to wynika. Mogę mówić tylko oczywiście o sobie, o swoim doświadczeniu, o swoim przypadku. Wydaje mi się, że stąd się w ogóle też wzięło to aktorstwo i tak naprawdę ten pomysł się pojawił właśnie dlatego, żeby gdzieś się oderwać od tej takiej jednak szarości, czy od tej takiej... Ja absolutnie kocham Śląsk, to w ogóle nie jest jakby negatywne, co mówię. To jest jakby fantastyczny region, bardzo ciepły, ale też gdzieś od czegoś takiego, właśnie jakiegoś takiego, co jakiejś takiej, powiedzmy, codzienności szarej, tego, wiesz, rannego wstawania, tego patriarchatu, który tam jakby panuje i to, że kobieta jest szyją, że mężczyzna jest głową, a kobieta jest szyją i tak dalej, tych wszystkich jakichś takich bardzo klasycznych, tradycyjnych ról. I myślę, że też to często właśnie powoduje, że ludzie uciekają do jakiegoś koloru, do jakiegoś innego zapachu, do jakiejś magii. No i absolutnie wszystkie zawody kreatywne to dają. Twoim debiutem filmowym jest wojenna, można powiedzieć nie tyle wojenna, ale w sensie, że akcja filmu rozgrywa się przed wojną. Tytuł nazywa się Jutro idziemy do kina. Grałaś Anię. Po raz pierwszy byłaś Anią i byłaś tam osobą, która
jako młoda dziewczyna doświadczała dramatu wojny. I wyobrażasz sobie na przykład, jak to aktor może tworzyć taką rolę, wyobrażenie takiego człowieka, który zostaje nagle i zaczyna się rok szkolny, a tu nagle doświadcza go tragedia wojenna. Wiesz co, no tam trochę było tak, że ten film cały kończył się tym, że wybucha wojna, więc moja postać nie doświadczała dramatu wojny, bo tej wojny po prostu jeszcze nie było. To właśnie jakby o tym była ta historia, że to jest ostatnie lato, właściwie takie przed wybuchem II wojny światowej. I jakby kompletnie było to poza moim myśleniem. Jakby właśnie bardziej chodziło o to, żeby ukazać jakiś taki ostatni moment takiej właśnie wolności, beztroski tych ludzi. Takie właśnie ostatnie wakacje, jakiś taki ostatni powiew, że tak powiem, powiew świeżości, jakieś takie słońce, jakiś taki, taka chwila, taki moment. Oczywiście, ale w samym filmie Jutro idziemy do kina, tą atmosferę czuć. Ona nie jest tak sielankowa, jakby się mogło wydawać, jak takie beztroskie, idealistyczne życie, bo one przeczuwały, że to zagrożenie nadchodzi, więc w pewnym sensie to doświadczały tego, że ten dramat wojenny może ich spotkać. Tak, wiesz co, ale wydaje mi się, że to bardziej jakby mówisz to z perspektywy widza, który odbiera kontekst jakby całości, natomiast my przy konstruowaniu tych ról jakby też na tym to chyba polegało tak naprawdę, że to był jakiś rodzaj dla tych ludzi, znaczy mówię o tej mojej młodej wtedy bohaterce, malarce szurniętej, że to był jakiś taki rodzaj zagrożenia, które nadchodzi, ale absolutnie jest jakby to niemożliwe, że ono nadejdzie. To było jakieś takie właściwie gadanie na ten temat, gadanie, że ci młodzi ludzie się tak naprawdę zupełnie nie zajmowali. Znaczy ja mówię oczywiście o swojej bohaterce, tak jak ja pamiętam tamtą pracę i tamten czas i na tym też właściwie chyba polega siła tego filmu, że jest to właśnie on tak mocno skontrastowany z tą beztroską młodości, tak naprawdę. Jako Ślązaczka na pewno w pewnym sensie pomogły ci te doświadczenia, bo Ślązak to jest przede wszystkim osoba bezkompromisowa i bardzo charakterna i, jak to określiłem wcześniej, twórcza. Właśnie serial Strażacy w reżyserii Macieja Dejczera. Na ile twoja ta tak zwana śląskość pomogła ci dobrze stworzyć kreację Strażaczki? Wiesz co, myślę, że śląskość mi w ogóle pomaga i daje mi taki rdzeń i też to, że rzeczywiście jakby to, co powiedziałam wcześniej o tej głowie i o szyi, że jest to oczywiście jakiś stereotyp, ale no jest tak, że te kobiety ślązaczki są rzeczywiście jakoś, wydaje mi się, silne i na pewno ten rodzaj siły gdzieś pomógł mi w pracy nad tym serialem i w tym, żeby w ogóle się odnaleźć w tym tak męskim, kipiącym testosteronem gronie. Myślę, że jednak mimo tego, że niby żyjemy w XXI wieku, to jednak jest to dosyć sam fakt w ogóle, że tu rozmawiamy, tak? I że takie pytania często padają. Tego, jak się czułaś ty jako kobieta dowodząc facetami, jakby nie jest jednak na porządku dziennym taka sytuacja. Jednak te role ciągle, mimo tego, że się wyrównują, to jednak ciągle jest tak, że jest to jakoś powód do rozmowy i do pytań. No nie było to łatwe, ale było to jakieś totalnie fajne dla mnie i tak naprawdę uwielbiałam pracować z chłopakami. W ogóle też się czuję bardzo dobrze w męskim, jakby gronie, w męskim towarzystwie i niejednokrotnie w ogóle wolę takie grono niż grono, wiesz, 10 koleżanek, powiedzmy. Dlatego myślę, że jakby też ta śląskość taka w ogóle w takim ogarnianiu, w jakimś takim rodzaju siły i też takiego właśnie poukładania bardzo, bardzo pomogła w ogóle w tej postaci. W ogóle pomaga mi w aktorstwie też ogarnąć ten chaos i to szaleństwo, które jakby jest w ogóle tym zawodem, to nieuporządkowanie. Serial Linia Życia. Tam musiałaś stworzyłaś rolę osoby pewnej siebie, atrakcyjnej, ale też mającej dobry charakter, dobre serce, takiej empatycznej, pomagającej ludziom. I to też jest właśnie dość ciekawe doświadczenie aktorskie. Szkoda, że ten serial Linia Życia, który miał być takim swoistym następcą samego życia, innego serialu pewnej telewizji, tak szybko się zakończył. Wiesz co, no tak to jest z serialami, że przychodzą i odchodzą i jakby no jesteś aktorem, który bierze udział w projekcie, nigdy nie wiesz jak długo, jeśli oczywiście mówimy o jakimś takim serialu, jak długo ten projekt będzie trwał.
To rzeczywiście jakaś taka była moja w sumie jedna z pierwszych jakichś takich większych ról i większych przygód, jeśli chodzi o pracę z kamerą i doświadczenie jakieś takie telewizyjne, powiedzmy. No, bardzo tam się fajnie pracowało, tam poznałam kilka osób, z którymi do tej pory jakoś jestem w kontakcie, utrzymuję te znajomości, także to jest okej. No, też było fajnie oczywiście względem wjazdu do Gdyni, które mieliśmy i zawsze jednak człowiek jak zmienia trochę planer, to się pracuje ciekawiej, że można nakręcić scenę na plaży i posiedzieć sobie, po prostu zjeść rybkę. To są jakieś takie zupełne bonusy jakby z tej pracy dodatkowe. No, wiesz, to też jakby wydaje mi się, że jakby nie płaczę nad tym, że tak powiem, że coś się skończyło, no tak to wygląda niestety, bo coś zaczynasz i coś się kończy potem. Ale serial Blondynka wraca na ekrany telewizji. Co tam u twojej postaci Majki będzie słychać nowego? Jest takie powiedzenie, że co słychać, zależy gdzie się ucho przyłoży. To znaczy u Majki w tym piątym sezonie tak naprawdę zmiany kolejne, to znaczy oczywiście jest kolejna ciąża, która już była zapowiedziana pod koniec czwartego sezonu, więc to mogę zdradzić. Ale głównie jest jakby eksploracja energii rodzinnej w związku z tym, co też mnie w sumie cieszy, chociaż jest dla aktora jednak mniej sytuacją kręcącą niż granie jakichś dramatycznych zdarzeń i prawda, nagłych zmian. Ale cieszy mnie to, no bo jednak jest to postać, która przeszła jakąś przemianę z takiej właśnie harpi bizneswoman warszawskiej do osoby, która znalazła miłość i teraz jakby oddaje się rodzinie gdzieś zupełnie na wsi. I jest to w pewien sposób, myślę, jakieś fajne dla tej bohaterki. Dziękuję ci, Marta, za rozmowę. Rozmawiałem z bardzo utalentowaną, inteligentną i bystrą aktorką Martą Ścisłowicz. Marta, wszystkiego dobrego i jeszcze lepszego na drodze aktorskiej. Bardzo ci dziękuję za rozmowę i za życzenia. Nie dziękuję, ale mam nadzieję, że będzie wszystko, że wszystko się dobrze ułoży.